W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Dzisiaj dedykacja świętego Michała Archanioła. A w najbliższą środę obchodzimy święto aniołów stróżów. Jak czytamy w mszaliku, uroczystość dzisiejsza jest rocznicą konsekracji Kościoła w Rzymie poświęconego ku czci aniołów około roku 530. Święty Michał Archanioł uważany był za opiekuna starotestamentowej synagogi, dlatego i Kościół czci go jako swojego opiekuna walczącego o chwałę Bożą i o zniszczenie złych wpływów szatana. Imię Michał znaczy któż jak Bóg i przypomina nam walkę, jaką stoczyli aniołowie ze złymi duchami. Święty Michał Archanioł często jest wzywany w liturgii, przy święceniu kadzidła podczas mszy świętej uroczystej, czy to w modlitwach zakonających, wreszcie i w konfiteor przyjmuje on wyznanie naszych win. Z ustanowienia papieża Leona XIII odmawia się po mszy świętej przepisane modlitwy, między innymi modlitwę do świętego Michała Archanioła. Najbardziej znanym sanktuarium świętego Michała Archanioła jest we Włoszech Monte Sant'Angelo, Monte Gargano. Radujmy się z opieki świętego Michała Archanioła, który stale widzi oblicze Ojca w niebiesiech. Polecajmy się Jego opiece i prośmy o pomoc, zwłaszcza o obronę w walce duchowej, którą przychodzi nam toczyć przeciwko diabłu, pokusom, złu, grzechowi, w walce duchowej o zwycięstwo dobra, prawdy i łaski w naszej duszy. Uroczystość dzisiejsza przypomina nam prawdę o Kościele triumfującym, który przychodzi z pomocą Kościołowi walczącemu. Są trzy części Królestwa Bożego. Kościół walczący na ziemi, Kościół triumfujący w niebie i Kościół cierpiący w czyśćcu. Święci w niebie i duchy niebieskie pomagają nam w walce duchowej. Chronią od zła, dają dobre natchnienia, kierują ku dobru, ku wypełnianiu woli Bożej, ku osiągnięciu chwały zbawionych w niebie. Z pełnym przekonaniem i z pełnym zaufaniem prośmy świętych, prośmy świętego Michała Archanioła, prośmy swojego anioła stróża o pomoc i obronę codzienną. W katechizmie katolickim świętego Piusa X czytamy: jakie są najszlachetniejsze stworzenia Boże? Najszlachetniejszymi stworzeniami Boga są aniołowie. Kim są aniołowie? Aniołowie są stworzeniami rozumnymi i czysto duchowymi. Dlaczego Bóg stworzył anioły? Bóg stworzył anioły, aby go chwaliły i jemu służyły, a także, aby ich obdarzyć wiecznym szczęściem. Jaki jest kształt i wygląd aniołów? Aniołowie nie mają ani kształtu, ani wyglądu, gdyż są czystymi duchami, które zostały stworzone przez Boga dla życia bez zjednoczenia z ciałem fizycznym. Dlaczego zatem aniołowie są przedstawiani w postaci widzialnej? Aniołowie są przedstawiani w postaci widzialnej, bo to pomaga naszej wyobraźni, a ponadto w taki sposób
Aniołowie wielokrotnie ukazywali się ludziom, a jest to opisane w Piśmie Świętym. Czy wszyscy aniołowie byli wierni Bogu? Nie wszyscy aniołowie byli wierni Bogu, ale wielu z nich za sprawą pychy chciało być równymi Bogu i niezależnymi od Niego. Za ten grzech zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła. Jak nazywani są ci aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła? Aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła, są zwani diabłami, a ich przywódca nazywa się Lucyfer albo Szatan. Czy diabły mogą nam szkodzić? Tak, diabły mogą nam poważnie zaszkodzić na duszy i na ciele, zwłaszcza gdy nas kuszą do grzechu, gdy Bóg na to pozwoli. Dlaczego diabły kuszą nas do złego? Diabły kuszą nas do złego, gdyż z zazdrości do nas chciałyby naszego potępienia, a ponadto nienawidzą Boga, którego obraz jest w nas. Z kolei Bóg pozwala na te pokusy, abyśmy mogli je pokonać z pomocą Jego łaski i abyśmy w ten sposób ćwiczyli się w cnotach i zdobywali zasługi na życie wieczne w niebie. Jak można pokonać pokusy? Pokusy można pokonać przez czujność, modlitwę i chrześcijańskie umartwienie. Jak nazywają się ci aniołowie, którzy pozostali wierni Bogu? Aniołowie, którzy pozostali wierni Bogu, są zwani dobrymi aniołami, duchami niebieskimi albo po prostu aniołami. Co się stało z aniołami, którzy pozostali wierni Bogu? Aniołowie, którzy pozostali wierni Bogu, uzyskali umocnienie w łasce, radują się widzeniem Boga, kochają Go i błogosławią oraz oddają Mu wieczną chwałę. Czy Bóg korzysta z posługi aniołów? Tak, Bóg korzysta z posługi aniołów, a zwłaszcza wielu z nich powierza funkcję naszych opiekunów i obrońców. Czy powinniśmy w szczególny sposób oddawać cześć naszemu aniołowi stróżowi? Tak, powinniśmy w szczególny sposób oddawać cześć naszemu aniołowi stróżowi. Powinniśmy go czcić i wzywać jego pomocy, postępować za jego natchnieniami i dziękować mu za jego ciągłą opiekę. Święty Bernard, komentując psalm o opiece Bożej, mówił w kazaniu: aniołom swoim dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Niech wysławiają Pana za Jego miłosierdzie i cuda dla synów ludzkich. Niech sławią i mówią pośród narodów, że Pan dokonał dla nich przedziwnych rzeczy. O Panie, kim jest człowiek, że dałeś mu się poznać i że ku niemu zwracasz swe serce? Skłaniasz ku niemu swoje serce, zajmujesz się nim i troszczysz się o niego. Posyłasz doń jednorodzonego syna Twego, dajesz Twojego ducha i obiecujesz ukazać mu swoje oblicze. Posyłasz owe święte duchy, aby nam służyły. Wyznaczasz ich na stróżów naszych, polecasz im być naszymi wychowawcami. Czynisz tak, aby nikt z niebian nie był wolny od obowiązku opieki nad nami. Aniołom swoim dał rozkaz o Tobie,
aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Jakże wielką cześć powinny obudzić te słowa. Jakąż wierność, jakąż ufność. Cześć z powodu obecności, wierność z powodu łaskawości, ufność z powodu opieki. Są przy Tobie, nie tylko z Tobą, ale i dla Ciebie. Są, aby Cię bronić, są, aby pomagać. Jakkolwiek wydającym polecenie jest Bóg, to jednak nie można nie okazywać im wdzięczności, skoro słuchają go z tak wielką miłością, a nam przychodzą z pomocą w tak licznych potrzebach. Bądźmy przeto oddani, bądźmy wdzięczni tak niezwykłym stróżom. Odwdzięczajmy się im miłością, czcijmy ile tylko potrafimy, ile powinniśmy. Jednakże cała nasza miłość, cała cześć niech się zwraca ku temu, od którego zarówno my, jak i oni otrzymujemy łaskę miłowania i czczenia, dzięki czemu sami zasługujemy na cześć i miłość. W Nim przeto gorąco miłujmy Jego aniołów, jako naszych współtowarzyszy w przyszłości, teraz zaś przewodników i opiekunów danych nam i nadanych przez Ojca. Teraz bowiem jesteśmy synami Bożymi, choć jeszcze nie widać tego w pełni, jako że dotąd jesteśmy dziećmi poddanymi opiekunom i wychowawcom, jakby w niczym na razie nie różniąc się od niewolników. A zresztą, chociaż jesteśmy słabymi dziećmi i chociaż czeka nas długa droga, a nie tylko długa, lecz także niebezpieczna, czegóż mamy się lękać, strzeżeni przez tak wielkich stróżów? Nie mogą wszak ulec wrogom, ani zbłądzić, ani tym bardziej zwodzić ci, którzy nas strzegą na wszystkich naszych drogach. Są wierni, roztropni i potężni. Czegóż mamy się lękać? Obyśmy tylko szli za nimi, przylgnęli do nich, a trwać będziemy na zawsze w opiece Boga niebios. Drodzy wierni, miejmy ufne nabożeństwo do świętego Michała Archanioła i do swojego anioła stróża. Módlmy się z ufnością codziennie o pomoc, o opiekę, o obronę, abyśmy z ich pomocą, wytrwale krocząc stromą i wąską drogą Ewangelii, osiągnęli cel wieczny niebo. A do świętego Michała Archanioła módlmy się codziennie. Sancte Michael Archangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis Satanam aliosque spiritus malignos, quiat perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.